Do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gdyni Orłowie uczęszczały dzieci wysokich oficerów marynarki wojennej. Nie traktowaliśmy ich z atencją, lecz z ostrożnością, tym bardziej, że dało się z nimi rozmawiać. Rozmawiałem więc z córką admirała Studzinskiego, która była inteligentną dziewczyną i nigdy nie okazywała, że jest kimś specjalnym. Studińska interesowała się muzyką, a ja przecież miałem swój zespół Apache, znany już nie tylko w liceum. Czasami chwaliłem się tym, co udało mi się ostatnio nagrać. Nic więc dziwnego, że wieść o moim magnetofonie szpulowym dotarła do nauczyciela historii, Zająca. Był to napalony komunista, szczerze wierzący, że związek sowiecki już wkrótce przegoni Amerykę zwłaszcza po wycieczce do kraju rad zafundowanej wyróżniającym się w komunistycznej agitce nauczycielom. widziałem tam las dymiących kominów i słyszałem szum maszyn z fabryk przemysłu ciężkiego mówię wam za parę lat związek radziecki który już teraz jest potęgą przemysłową Przegoni Amerykę, mówił z patosem zając na lekcji wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, patrząc przy tym przez okno dworku w Gdyni Orłowie. W okalającym liceum parku niestety nic nie dymiło, tylko drzewa bezczelnie szumiały. Któregoś dnia zając zagadnął mnie po skończonej lekcji. Słyszałem Wodyk, że masz magnetofon. Zgadza się, panie psarze. Odpowiedziałem bez zająknięcia. Widzisz, Wodyk, wkrótce będzie rocznica rewolucji październikowej, a ty, Wodyk, jak wiem, znasz koleżankę Umów Umówcie, Wodyk, z koleżanką Studzińską na wywiad z admirałem z okazji rewolucji październikowej. Chętnie tego wywiadu wysłucha cała szkoła. Co było robić? Pogadałem ze Studińską, która wkrótce przekazała mi datę i godzinę spotkania z jej ojcem. Admirał mieszkał wraz z rodziną w ogrodzonym żelaznym płotem przedwojennym budyneczku przy ulicy Waszyngtona w Gdyni. Był wieczór, gdy zadzwoniłem do furty, którą otworzył mi dyż, dyżurny podoficer. W holu powitała mnie córka admirała i poprowadziła na pierwsze piętro do małego pokoju. Był to gabinet admirała, a w nim okazały fotel, stolik i kanapa. Zainstaluj magnetofon tu, wskazała gniazko prądowe, a mój tata za chwilę przyjdzie. Powiedziała córka Studzińskiego i wyszła, zamykając za sobą drzwi. Czekałem dość długo, zanim admirał Studziński pojawił się. W całej swej okazałości. Był ubrany w mundur admiralski, ale bez czapki, a na nogach miał kapcie, co natychmiast zauważyłem. Brakowało tylko orderów za zwycięstwa w licznych bitwach morskich. Przywitałem się z admirałem w krótkich żołnierskich słowach powiedziałem o celu mojej wizyty. Admirał skinął głową i zasiadł w fotelu, ja zaś. Z przygotowanej wcześniej kartki, notabene autorstwa profesora Zająca, odczyty, odczytałem pierwsze pytanie do Towarzysza Admirała. Gdybym nie miał już jakiegoś doświadczenia ze scenu jako lider zespołu Apache, zapewne wybuch, wybuchnąłbym śmiechem, choć był już rok 1963. A admirał Studziński ponoć urodził się w łodzi, mówił po rosyjsku, wtrącając czasem polskie słowa. Po jakimś czasie przywykłem do rusko-polskiej mowy admirała i w ten sposób wyczerpałem zestaw pytań przygotowanych przez profesora Zająca. Następnego dnia, gdy przed lekcją poinformowałem Zająca, że nagrałem wywiad z admirałem, ten nie mógł opanować swojego szczęścia. W trakcie lekcji historii odpywał, odpytał paru uczniów, a za moją odpowiedź postawił mi piątkę. Gdyby jednak zając wiedział, co się na tej mojej Tesli nagrało, pewnie byłby bardziej powściągliwy. I tak nadszedł dzień, gdy wszystkie klasy zebrały się w holu i na schodach dworku w Orłowie, gdzie mieściło się pierwsze liceum ogólnokształcące, by wysłuchać słów w cudzysłowie polskiego admirała z okazji rocznicy Wielkiej, Rocz... Wielkiej Rewolucji Październikowej. Moja Tesla była podłączona do szkolnego wzmacniacza i do kolumny głośnikowej. Admirał Studziński, końca swego wywiadu dla liceum w Gdynie Orłowie, jednak nie doczekał. Ze względu na narastającą z każdą jego wypowiedzią wesołość uczniów liceum. W pewnym momencie profesor Zając kazał mi magnetofon wyłączyć, po czym sam wygłosił jakieś banały na temat nierozerwalnego sojuszu PRL z ZSSR i odwiecznej przyjaźni polskiej marynarki wojennej z niezwyciężoną flotą bałtycką Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wywiad z admirałem uświadomił mi, czym w zasadzie po zakończeniu II wojny światowej stała się Polska, w której przyszło nam wtedy żyć. PRL była państwem satelickim Związku Sowieckiego, a wojsko polskie i marynarka wojenna były jedynie częścią Armii Czerwonej i Floty Bałtyckiej. W cudzysłowie polscy dowódcy, tacy jak Rokosowski, Bordziłowski, Studziński czy Jan Czyszyn, nawet dobrze nie znali polskiego języka. Wtedy zdałem sobie także sprawę z sensu oporu polskich patriotów przeciwko sowieckiemu okupantowi. Zdałem sobie sprawę z heroizmu żołnierzy wyklętych przez PRL i zrozumiałem gehennę swojego ojca, który dopiero w 1956 roku został zrehabilitowany. Jednak wcześniej musiało zgasnąć słoneczko Józef Wisarionowicz Stalin, sprawca milionów ofiar i okupacji naszej ojczyzny po II wojnie światowej. Muzyka